Witajcie kochani. I już dzisiaj pakuję sobie złom, który wywiozę jutro do skupu. Taki garnek z czajnikiem. Tutaj parę blach. Ale to nie wszystko, ponieważ jeszcze tu biorę miedź pobiał. Typową miedź. No i tutaj troszeczkę stali. Także to też jutro zabieram. Dodatkowo zabieram ze sobą garnek, który miałem ze spaceru. Taki 5-litrowy baniak od piwa. Nazywa się Bitburger. Dwie takie puchy po karmie. No i wór puszek aluminiowych. Zobaczcie. Jest tego około 5 kilo, jak nic. Patrzcie, oj. Będzie fajnie, będzie to sprzedawać. No i mamy jeszcze tutaj trochę stalówki, trochę złomu takiego innego. No tutaj mamy na przykład puszki po konserwach, po rybach, jakieś stare dezodoranty. Także no, zabieramy to wszystko do samochodu, pakujemy i jutro na skupie złomu to wszystko sprzedam. I jakie wyjdzie podsumowanie, to oczywiście wszystko jutro. Także trzymajcie się, do zobaczenia już jutro w kolejnym ujęciu. Witajcie. We wtorek, 16 lutego. Ja wracam właśnie ze złomowiska. Jak tylko wrócę, to zrobimy małe podsumowanie. Do zobaczenia. No i witajcie, ja już po sprzedaży. I tak się prezentują ceny. Puszki za 3,5 zł, naprawdę bardzo fajna cena. Aż byłem w szoku, bo myślałem, że będą tylko 3 zł, a jest 3,5, 3,50. Za mieć 21 do 24 zł i złom za jakieś 70-80 groszy, nie byłem pewien do końca, bo akurat tej ceny nie widziałem, no ale ta cena była na pewno fajna, ponieważ tego złomu wyszło 16 kg i wyszło tych złotych około 15. Za aluminiowe puszki, których było prawie 4 kilo, dostałem około 13 zł. No i troszeczkę miedzi, no ale mniejsza z tym. W każdym razie razem wyszło nam 29 zł. Tutaj dowód na to, że tyle dostałem. No właśnie, proszę bardzo. Także bardzo fajna sprawa, sprzedany złom. Kasiurka wpadła. No i cóż. Z mojej strony to tyle. Dodam tylko, że fajnie, że sprzedałem ten złom, bo trochę porządku się zrobiło, trochę miejsca się zwolniło w moim domu, także naprawdę fajna sprawa. No nic. Dzięki za oglądanie. Jak chcecie więcej filmów ze złomem i ze sprzedażą i z różnymi tego typu rzeczami, zapraszam do komentowania i na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odsłonach.